jest pierwszy goldzik. Zobaczcie sami, zobaczcie. Już go tutaj wyciągam z tego dołka. Stała taka kobitka, ja przychodziłam koło niej i mówię, przepraszam, czy mogę tutaj koło pani podkopać? Tak, proszę, proszę, nie będzie mi pani przeszkadzać. No i podkopałam i kolejna dwójeczka. Co wypatrzyłaś? To nie ja, tylko ty. Ja mam bardzo dobry wzrok i bym jej nie zauważyła. Zobaczcie, to dobry znak. Przed wejściem na plażę grosiak na szczęście. Dwa grosiaki, czyli dwa szczęścia. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Siemanko, siemaneczko, witamy Was na kanale Odkrywca Historii. A witamy Was skąd? Ze Stegny. Ze Stegny. Jesteśmy nad morzem w Stegnie. Przyjechaliśmy tutaj na noc. Będziemy prowadzić poszukiwania przez dwa dni. Będziemy szukać czego? No czego możemy my tutaj szukać? Monet, biżuterii. A tak na poważnie, przyjechaliśmy też tutaj miło spędzić czas, prowadząc poszukiwania z wykrywaczem metali. A to, co znajdziemy, to jest taką sprawą drugorzędną. Ale ja mówiłam poważnie. No a ja mam przeczucie, że jakieś złoto znajdę. No widzisz. Czyli mamy nadzieję, że dobrze będziemy się bawić w naszym mniemaniu. I w naszym towarzystwie. Tak jest. Spójrzcie na te ślady od ciągnika. One są regularne. W nocy przejeżdżała tutaj maszyna, która czyściła plażę ze wszelkiej maści zrywek, kapsli i innych nieczystości. No i jak to robiła, to zapewne też wybrała nam monety i biżuterię. Ale próbujemy, zobaczymy, czy coś zostało też tutaj dla nas. Czy uda nam się jeszcze coś wyłuskać po tym sprzęcie czyszczącym. Ja tu już miałem obawy, a tu już ręka podniesiona do góry. Tak jest. Znak jest. I moja pierwsza moneta, 20 groszy, ale jeszcze obok coś było, oby to była też jest moneta, 10 groszy, także razem mam 30, szukam dalej, coś jeszcze jest. Czyżby naraz rzucali mi drobniaczków? Nie spadło? Nie spadło. A! I folia aluminiowa. 30 groszy i folia aluminiowa. No i oprócz tych 30 groszy i folii aluminiowej znalazłam jeszcze 10 groszy w jednym miejscu. Także 40 groszy. Spójrzcie na to, co znalazłem, także nie jest tak źle. 50 groszy, ale zobaczcie, jakby dopiero co z mennicy się wydostała i ktoś ją przejął i zgubił, a ona jest z 2015 roku, jak dobrze widzę. Nieduży dołeczek, a z niego dwójeczka. Zmieniam zdanie. Jednak nie jest tak źle, jak myślałem na początku. Ale ten grosik mi dobrze, te dwa grosiki na początku dobrze mi powiedziały. Dzisiaj będzie bardzo dobrze. I tak się dzieje. Krzysiu sobie hasał pod płotkiem. Podeszłam pod budkę z lodami i wyciągnęłam jedną dwójeczkę. I odbiłam sobie w stronę morza. I stała taka kobitka, ja przychodziłam koło niej. I mówię, przepraszam, czy mogę tutaj koło pani podkopać? Tak, proszę, proszę, nie będzie mi pani przeszkadzać. No i podkopałam i kolejna dwójeczka, także mam 4 złote. No i wcześniej znalazłam 40 groszy razem 4,40. Ojezu, nie słyszę, co mówię. 4,40 i nie wspomnę, że w cholerę kapselków i folii aluminiowej. Na początku poszukiwań, w związku z tym, że był tu z wierzchu przysiany piasek, ustawiłem wykrywacz tak, żeby penetrował mi też dosyć mocno głębsze warstwy ziemi.
podkopałem tutaj dosyć dużą dziurę, bo sygnał był pewien. No i zobaczcie, tutaj wyrzuciłem, o, jest tutaj, wyrzuciłem 2 złote, które tutaj, no już pewnie troszkę zalega, bo już zaczyna zbierać się na nim taka ciemna patyna. O tym właśnie wskazująca, że tu sobie już leży ta moneta. My, poszukiwacze, często znajdujemy samochodziki, nazywamy je bumbumy. Ja swojego bumbuma, którego znalazłam, odstawiam na bok, żeby dzieci mogły się nim pobawić. Mogę powiedzieć, że dzisiejszy wieczór jest dla mnie piękny. Mam kolejne 2 złote. Jeśli coś mi obfituje w te 2 złotówki. Ale jeszcze jeden sygnał. Sprawdzimy. Jest! I drugie 2 złote. To już mam razem ile? 8,40 dzisiaj. Także super, naprawdę cieszę się mega. Z dawno takiej monetyzacji nie było. Dzisiejsze poszukiwania na plaży można uznać za udane. Bardzo. Początkowe obawy, że ta maszyna, która zbiera wszystko co ciekawe z powierzchni piasku, no trochę nas zmyliły, bo moim jednak... zdaniem jest to gówno, prawda, bo szłam akurat tym paskiem, który ładnie wyczyściła niby maszyna. I mnóstwo znalazłam rzeczy. Oczywiście nie tych ciekawych, ale znalazłam. Albo można tu wyciągnąć wnioski, że ta maszyna zbiera tylko większe rzeczy, a sito przysiewa i zostawia nam kasę zawsze. Nieprawda, bo puszkę znalazłam. I to jeszcze na tym pasku, nie wiem czy on... Ale to może puszkę dzisiejszą ma ta maszyna. Nie chodziła. Było tam nikogo, czysty pasek, widać, że nikt nawet nie chodził. I idziesz? To... Ja już nie wiem o co chodzi, ale wiem o to, że o to chodzi, że trzeba w naszej branży poszukiwaczy kopać każdy sygnał. Nieważne czy jeździła maszyna, czy byli inni poszukiwacze, jeden po drugim zawsze coś znajdzie. Ja tam kopię każdy sygnał. I mam nadzieję, że w dniu jutrzejszym też coś znajdziemy. Coś znajdziemy. Mam przeczucie. Jak zawsze. Idziemy do busa. Jesteśmy już przygotowani do snu, także widzimy się rano. Dobranoc wam wszystkim, do jutra, do ranka. Pa, pa. Dobranoc. O, pięknie. Nowy dzień, nowe możliwości, nowe wyzwania. Nocka minęła dosyć szybko, w nocy trochę popadało. Wyspana? Powiedzmy. Powiedzmy. Dzień zaczniemy od szybkiej, mocnej kawki, żeby się rozbudzić, a potem od razu śmigamy o tam, na plażę. Co na śniadanko? Ser, masełko, kiełbasa i pasztetowa. Nawet pachnie ładnie. Za te nasze dzisiejsze poszukiwania. Tak jest, za te dzisiejsze poszukiwania na zdrowie i niech to będzie jakiś sukces tych poszukiwań. Generalnie rozpoczęło się lato, rozpoczęły się wakacje, natomiast poranna temperatura nie zawija z upału. Jest chłodno, po prostu jest chłodno. No, także poranek rześki, ale to też dobrze, bo ja generalnie wolę chłodniejsze dni do poszukiwań, dlatego że niewysokie temperatury męczą. Ja też się bym męczyła. A taka chłodna pogoda, gdzie założy się tylko bluzę, pozwoli na to, że nawet w komforcie dłuższy czas poprowadzi się poszukiwania, ale dla nas poszukiwaczy to też jeszcze fajnie, bo no nie ma plażowiczów. Zawsze tam w granicach godziny 9 już te plaże się zaludniały, no a dzisiaj
Tam będą tylko pewnie pojedyncze osoby. Myślę, no, za chwilę się przekonamy wspólnie z Wami. I jak mieć farta, to też od samego rana. Ja tutaj do lasku za potrzebą. Chodzę sobie pod górkę, a zobaczcie, co się odsłoniło. Dwa ziko. Także cieszę się bardzo, że tutaj wszyscy dbają o to, żebyśmy te współczesne monety obiegowe odnajdywali na Mierzei w Stegnie. Jest fart. Zobacz, co w lesie znalazłem. Dwa ziko. Zrobię w lesie. No a co się robi w lesie? Grzyby zbierałem. No proszę. No, ale zobacz, fart, co? No serio, no? Ty to naprawdę masz szczęście. Tak jak wcześniej przewidziałem, na plaży nie ma za dużo ludzi, także jest przestrzeń dla nas do prowadzenia poszukiwań. Za mną takie miejsce na leżaczki i przy płotku 2 złote. Coś mam szczęście do tych 2 złote. Oby więcej takich mi się przytrafiło. Spójrzcie. Stąd wyciągnęłam moją 2, a tu jest kolejny sygnał i też pięknie bije. I kolejna, ja nie wiem, normalnie. Aż mi panel z wrażenia spadł. Kolejna, 2, naprawdę, super, cieszę się. Na ten okres wakacyjny w Stegnie zostały postawione tak zwane stojaki życia, gdzie są koła ratunkowe i deski ratowników. I tutaj możemy doczytać, że to zostało zakupione z opłat miejscowych, czyli turyści, którzy przybywają w Stegnie, też przeznaczają jakieś datki na bezpieczeństwo podczas pobytu nad morzem. A tutaj na oko, zobaczcie, bez wykrywacza leży sobie ile? 50 groszy. A kilka metrów dalej wyskoczyła złotówka. A tuż obok tego letniego baru kolejna złotóweczka. Dobre miejsce do poszukiwań wybrałem. Tym razem musiałem użyć propointera, bo ciężko było namierzyć sygnał. Gdzieś tutaj jest. O, widzę już, patrzcie. Zobaczcie sami, zobaczcie, co tutaj wyskoczyło. Patrzcie, jesteście świadkami na żywo wykopanej 5-złotówki. Pyk i jest 5. Ale coś mi tu jeszcze też brzęczało. O, jest coś głębiej. Tą 5 odłożę i zobaczymy, co tu jeszcze jest. Gdzie to jest? Pomogę sobie. Jest tutaj. Zobaczymy, co to jest. Tutaj jest. Zobaczcie. O. 50 groszy. Pięknie. 5,50. Jest coś jeszcze głębiej? Nie widzę. Odłożę to wszystko i sprawdzę jeszcze wykrywaczem. Nie ma. Tylko te. Albo aż 5,50. I z tego trzeba się cieszyć, bo jakby widać ewidentnie, że sezon dla poszukiwaczy jest w pełni. Są wakacje, jest sezon turystyczny i są znajdy. A tuż obok była jeszcze 2 i jest jeszcze sygnał. Pięć groszy. Odkładamy. I to by było na tyle z tego miejsca.
a cały scenariusz miał miejsce tutaj przed wejściem na główną plażę. Spójrzcie, jaki ładny zestaw. Puszka, moneta i jakiś plastik i coś tam jeszcze. Ja bym w życiu tego na wykrywacz nie znalazł, dlatego że ta puszka przymaskowałaby tą monetę, która tutaj leżała, i dodatkowo jeszcze jest siatka. Także wiatr wywiał i takie niespodzianki też się zdarzają. Jest pierwsze w tym roku, zaraz wam pokażę, a serce mi wali niesamowicie, jakie to są emocje. W końcu mi podarzyło w tym sezonie, bo kasy trochę znaleźliśmy, ale biżuterii słabo. Jest pierwszy goldzik. Zobaczcie sami, zobaczcie. Ach, pięknie. Zobaczcie, już go tutaj wyciągam z tego dołka. Piękny, piękny goldzik. Zaraz zobaczymy, czy ma jakieś bicia. Ach, niesamowite, niesamowite. Zrobię jakieś zbliżenia, żeby wam pokazać z bliska te cudo. Jest pierwszy goldzik. Niesamowite uczucie. Piękny, złoty pierścionek. Widać, że na mały palec damski. Ciekawe, czy to dziecięcy, czy to kobiety już dorosłej. Także jest znajdka, jest złotko z jakimś kamyczkiem. Ciężko mi jest powiedzieć, co to za kamyk. Nie znam się tak na tym na pierwszy rzut oka. To jest niesamowite. To jest coś, co daje kopa do dalszych poszukiwań. Zobacz, jaki strzał. Boże. To nie Boże, to złoty. Złoty pierścionek? Złoty pierścionek. Ale jesteś pewien, że coś tu jest? Jest sygnał. Ja wiesz, że z tym słabym wzrokiem to ciężko, żeby dopatrzeć. No coś tam jest napisane. Także. Myślisz, że złoty? Nie dopuszczam innej myśli. Ale super, naprawdę gratuluję ci. Wykrywacz walnął jak nic. Praktycznie na wierzchu to było. Lekko łopatką podkopałem i... Aż nie wiem, co mam powiedzieć. No i zobacz, ta teoria, że tutaj te sitka wszystko pozbierały, staje się nieprawdziwa. No pewnie, że nieprawdziwa. Już ci mówiłam przedtem. Ale super sprawa, naprawdę. Bez emocji jakoś tak... kiedy ten... Bez emocji, no bo jest mi zimno. Usta mi zabardzają. Już nie pamiętam, kiedy... Ja wyciągnęłam biżuterię, już nie mam pojęcia. Ale super, naprawdę. Także gratulacje. Jest to, co przewidywałem, że będzie. Jeszcze tylko tą próbę trzeba będzie odczytać i zobaczyć, czy to czasem nie jakiś, z jakiegoś dobrego złotnika. A jakich mamy dobrych złotników? Nie mamy. Nie mamy? Mamy na pewno. Nie wiem, nie chodzę, to nie wiem. Ja też nie chodzę. Ja tutaj mam sygnał, zaraz wam podejdę i go pokażę, a tam kopie Ewelinka jakiś sygnał, długo się tam nad nim skupia. Zaraz zobaczymy, co to tam jest. U mnie? Wielkie G, kapselek. Kapselek? To chodź zobacz, co jest u mnie. Najpierw był kapselek, sygnał, z boku macham, jest kolejny sygnał. Patrzę, przede mną skarpetka, to myślę sobie, na pewno ktoś tutaj leżał i uciekał, przez co pogubił skarpetki i też kasę. A tu głębiej, o, jest dwa ziko. Także... panie. Także gdzie skarpetki, tam i kasa. Ewelinka już idzie w stronę wyjścia, ponieważ będziemy kończyć poszukiwania. Zobaczcie, z tyłu grupy kolonistów. Czyż wam się nie przypomina ten okres młodzieńczy, gdzie jeździliśmy na kolonie i miło spędzaliśmy czas? Wspomnienia zostają oczywiście do dzisiaj. A ty jeździłaś gdzieś na kolonie? Jeździłaś. Jo? Gdzie? No,
byłam na Wydmach, ale nie powiem, w Łebie to było. W Łebie to było, no. Jeździłam. A co najbardziej ci utkwiło z tego w głowie? Ognisko, impreza. No mała bomba. Nie wiem, miałam 8-9 lat. Fajne było. Piękne czasy. I wyłączamy wykrywacz. I zbieramy się do busa. Zmierzamy teraz do busa. Zrobimy podsumowanie dzisiejszych poszukiwań. Pochwalimy Wam się, co udało nam się znaleźć przez wczorajszy wieczór i dzisiejszy poranek. No i później jedziemy w trasę. Ale gdzie jedziemy, to powiemy Wam na etapie podsumowania. Szybkie podsumowanie na parkingu. Generalnie udało nam się znaleźć 36 zł, czyli można uważać za sukces. O dziwo mało piątek, a bardzo dużo dwójek. 2, 4, 6, 8, 10, 11 dwójek. 1 piątka, 2, 4, 5 złotówek. 2, 4, 6, 50 groszówek. 4, 20 groszówki, 30. No i tutaj w grosiakach 11 groszy. No i według mnie hitem dzisiejszych poszukiwań to te złoto. Jeszcze musimy to zweryfikować. Ma jakieś tam próby chińskie, ale też do Polski jest duży nalot, jeżeli chodzi o chińskie wyroby złote. To sobie zweryfikujemy, próba jest widoczna, ale to sobie wszystko sprawdzimy. I jakiś tutaj kamyczek. Ogólnie pięknie zrobiony pierścionek, piękny wyrób jubilerski. Generalnie zastanawiałem się, dlaczego te sygnały są tak głęboko. I od razu podczas poszukiwań tutaj odpowiedziałem sobie sam na te pytania. Jak jest dużo ludzi, jest sucho, ten piasek jest falisty, te sygnały się mieszają. Natomiast przyjechała ta maszyna, która sprząta i wyrównała cały ten teren, ubiła to. Dodatkowo popadał deszcz i wszystko się mocno utwardziło. Piasek był mokry, czyli przewodnictwo fali było większe. Także warunki do poszukiwań głębokich sprzyjały. Ja tylko żałuję, że nie możemy zostać dłużej, że musimy wracać do susza. Wracamy dlatego, że bierzemy ze sobą Hanię i jedziemy do Świnoujścia. A po co tam jedziemy? A jedziemy po to, że będziemy występować na żywo w programie TVN. Śledźcie nasz profil rodzinkadetektorystów.pl. Dowiecie się szczegóły, kiedy i o jakiej godzinie. Z plażowego parkingu w Stegnie będziemy się z Wami żegnać. Serdecznie dziękujemy Wam za to, że nas oglądacie, wspieracie i lajkujcie. Pamiętajcie, wbijajcie na grupę rodzinkadetektorystów.pl. Tam na bieżąco wrzucamy też zdjęcia i informacje, gdzie aktualnie jesteśmy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Przed nami pan, który wiezie na bagażniku worek puszek. Każdy coś z tej plaży dla siebie przytarga. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.